sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie tworzenia modernizacji utrzymania zieleńców sektorów dla słonów elektronicznych, które dla Roskiej Środowej Pracy Zaba w budżecie miasta Krakowa z funduszy inwestycyjnych do funduszy bieżących. Po przeliczeniu przez ZIKIT wszystkich naszych zadań, które mamy na przyszły rok, wychodzi nam, że z tej puli inwestycyjnej możemy przenieść 61 411 zł do puli środków bieżących. Przypominam, środki bieżące są to środki, które możemy uruchamiać i realizować zadania bez projektów, tam gdzie nie musimy robić jakichś projektów, postępowań administracyjnych, czyli krótko mówiąc, szybciej te pieniądze spożytkować. Taki jest projekt rządny, mam dyskusję. Proszę bardzo. Mam pytanie, bo mam pytanie przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z kandydatem przewodniczącym Idzieli. Była ustalona pula środków, która ma być sztywnie przestrzegana, to znaczy podział na zadania inwestycyjne i orzekania bieżące w proporcji takiej, że dzielnice minimum 35% środków będą przeznaczone na zadania inwestycyjne, 65% na zadania bieżące. To jest takie minimum przyjęte. I czy ta uchwała nie naruszy tej proporcji, to znaczy, że zdejmując środki zadań inwestycyjnych nie zejdziemy poniżej 35%. No jeżeli zejdziemy, to tak obawiam się, że ta uchwała może być niezrealizowana z uwagi na to ustalenia tego spotkania. Ja osobiście było takie spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, profesorem, z szefami dzielnic, na którym takie postanowienia zapadły. To było spotkanie, nie pamiętam, czy we wrześniu, czy w październiku. I teraz jest pytanie, takie, czy spadniemy poniżej 35%, jeżeli spadniemy poniżej 35%, czyli ale zostanie nam ponad 100 tysięcy na inwestycje, czyli będziemy mieli ponad 50% inwestycji w stosunku, niecałe 50% w stosunku inwestycji, czyli ten punkt zachowany w obrótach jednostkowych. Natomiast co do drugich chodników, czy następnego projektu, nie liczę projektu, zaraz dostanę tą tablotę, zaraz coś płacimy. Ale w tym druku było spotkanie przewodniczących Rady Dzielnic z przewodniczącym Rady Miasta i tam podjęto takie uzgodnienie. A jak to ma skarbnik natomiast te uzgodnienie, które zapada na spotkaniu przewodniczących dzielnic z przewodniczącym Rady Miasta, to nie jest dobre, tylko mamy, że jest to uzgodnienie. Niczego, to z takim de facto decyduje, bo prezydent 90%